pochylę nasze głowy. Boże Ojcze Wszechmogący, to jest czas, Panie, w którym Ty mówisz do nas przez swojego sługę, przez swoje słowo, Panie, Panie, przez swojego ducha. Prowadź nas w tym rozważaniu. Pouczaj nas, Panie, bo jesteśmy Twoim Kościołem, Twoim dziećmi. Dzieci mają słuchać się Ojca i wykonywać to, co wszystko przygotowałeś dla nas, o czym nas, Panie, informujesz. Proszę Cię, uzdolnij nas do tego, aby to słowo było dla nas radością, pouczeniem, pocieszeniem, Panie, i przygotowaniem do dalszego życia. Amen. Tydzień temu mówiliśmy o konsekracji Kościoła, o tym, że Kościół konsekrowany to jest ten, który stoi na Słowie Bożym i wykonuje oczywiście polecenia. Powiedzenie samo, że stoję na Słowie Bożym, to jest jedno, ale jeszcze wykonywać to Słowo, to jest kolejna kwestia. Mówiłem też o misji, z którą Pan Jezus posłał swoich uczniów, czyli swój Kościół. O tym, że my jesteśmy tymi kamieniami żywymi, które budują Kościół, które budują na fundamencie, a tym fundamentem jest Jezus Chrystus. Wspomniałem też o wyznaniu apostoła Piotra i o tym, co sam apostoł Piotr zrozumiał, gdy Chrystus mówił do niego o skale. I dzisiaj chciałbym, abyśmy się bardziej przyjrzeli temu fragmentowi. Też się tak złożyło, że dostałem kilka informacji na temat właśnie tego zrozumienia różnego rodzaju ludzi, różnego rodzaju wyznań. Przeczytałem je z uwagą, ale podzielę się z wami tym, co Słowo Boże do mnie mówi, a nie to, co ktoś uważa, czy też ktoś zrozumiał. Odczytuję to wyraźnie w Słowie Bożym. Dla tych, którzy spróbują albo będą pisali, żebym zaczął badać tą sprawę, to jeżeli mówię kazanie, to znaczy, że zbadałem tą sprawę. I mówię to, co zbadałem. Czy to się tyczy tego kazania, czy to się tyczy innego rozważania. Po prostu zbadałem, dlatego mówię. Ja nie mówię coś, co mi się wydaje, a potem badam. Po prostu badam i przekazuję. Przekazuję Słowo Boże. Otwórzmy sobie Ewangelię Mateusza, 16 rozdział. Ten fragment, gdzie apostoł Piotr wyznaje. Ewangelia Mateusza, 16 rozdział, od 13 do 20 wersetu. Gdy Jezus przybył w okolice Cezarei Filipowej, zwrócił się do swoich uczniów z pytaniem: za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego? Jedni za Jana Chrzciciela odpowiedzieli, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza lub jednego z proroków. Wówczas Jezus zapytał: a według was kim jestem? Wtedy Szymon Piotr wyznał: Ty jesteś Chrystusem, Synem żywego Boga. W odpowiedzi Jezus zwrócił się do niego: szczęśliwy jesteś, Szymonie, synu Jana, bo objawił ci to nie człowiek śmiertelny, lecz mój Ojciec, który mieszka w niebie. Oświadczam ci, ty jesteś kamieniem, a na tej skale zbuduję mój Kościół i potęga śmierci nie zdoła go pokonać. Wręczę ci klucze Królestwa Niebios. Cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a cokolwiek rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. Potem polecił uczniom z całą stanowczością, aby nikomu nie mówili, że On jest Chrystusem. Kochani, dzisiejszy temat, tytuł tego rozważania to jest atak na Kościół. Kościół jest bardzo atakowany. I tutaj zaraz też przeczytaliśmy już, i Pan Jezus jednak wspominał o pewnym konflikcie, pewnej napaści, ewentualnie jakimś starciu. Ale mówił też, że ten Kościół nie będzie przemożony, nie będzie zwyciężony, to Kościół zwycięży. Kochani, Pan Jezus, kiedy zapytał, za kogo ludzie uważają, to każdy powiedział, za kogo uważa. Kiedyby dzisiaj zapytać, za kogo uważamy, to też każdy powie, za kogo uważa. I wiele opinii jest na temat Pana Jezusa, na temat Boga. Ostatnio nagrałem taki filmik odnośnie co jest po śmierci. Bardzo dużo komentarzy. Każdy sobie coś tam wyobraża i to próbuje przekazać. Ale to, co jest na temat Pana Boga i wszystkiego to, co nam zostawił, jest w Słowie Bożym. Tam jest prawda, nie nasz pomysł, tylko tam. Jeżeli mamy jakiś pomysł, to należy to wszystko sprawdzić.
Ale chciałbym bardziej skupić się na 18 wersecie. Oświadczam ci, ty jesteś kamieniem, a na tej skale zbuduję mój kościół, potęga śmierci nie zdoła go pokonać. Już mówiliśmy tydzień temu, że dokładnie zrozumiał apostoł Piotr, że jest kamieniem i buduje na fundamencie, na skale, którą jest Jezus Chrystus. Pan Jezus powiedział o taką przypowieść też, że dom ma być zbudowany na skale, a nie na piasku. Oni to zupełnie rozumieli. Tutaj znowu Pan Jezus powołuje się na tą skałę i wiedzą, że to jest mowa o fundamencie, którym jest Jezus Chrystus. I wyraźnie apostoł Piotr przekazuje, że my jesteśmy kamieniami, my jesteśmy tym budulcem, a apostoł Paweł mówi, że mamy być szlachetnym budulcem, na którym my, który jest budowany, nadbudowywany na ten fundament, a potem jeden nad drugiego, ale to jest porządne i wszystko opiera się i stoi na Chrystusie. I przeczytamy tutaj, że jeżeli tak będzie budowany Kościół, to potęga śmierci nie zdoła go pokonać, albo w innym tłumaczeniu bramy piekielne go nie przemogą. I to jest to ważne. Ważne, chciałem to podkreślić i chyba trzeba o tym mówić głośno i wyraźnie. Kościół to nie jest taka instytucja, budowla, która stoi i odpiera ataki. W wojnie oczywiście, kiedy jest konflikt, to raz jeden atakuje, raz drugi. Są jakieś odpieranie ataków, ale nie jest tą stroną bierną. Kościół to nie jest strona bierna, czekająca, aż ktoś go będzie atakował, a my się będziemy bronić. Pan Jezus, mówiliśmy tydzień temu, że posłał swoich uczniów z misją. I ja czytam w Biblii, że ta misja jest misją ofensywną. To nie jest misja defensywna bronienia się, tylko to jest misja ofensywna. Czyli posłał Pan Bóg uczniów z czym? Z Ewangelią, dobrą nowiną. Słuchajcie, dobra nowina jest dobrą nowiną tylko wtedy, kiedy ktoś ją przyjmie. Ktoś, kto uwierzy. Natomiast ktoś, kto będzie miał zapytania, swój pomysł i nie będzie chciał przyjąć dobrej nowiny, dla niego Ewangelia jest złą nowiną. I to bardzo złą nowiną, ponieważ mówimy o tym, że pójdziesz na śmierć. Właśnie ktoś został zaatakowany i jego pomysł na życie został wyśmiany. Wyśmiany. Bo ja sobie myślę tak, a Ewangelia mówi inaczej. Ewangelia mówi, że jesteś grzesznym człowiekiem. Chłopie, kobito, opamiętaj się, bo jesteście grzeszni i idziecie na potępienie. Jeżeli nie zmienicie swojego sposobu życia, swojego myślenia, to możecie sobie myśleć, co chcecie, idziecie na wieczne potępienie. To jest raczej ofensywna mowa, ofensywne działanie. I z czymś takim idziemy. Jak najbardziej idziemy z tym, że Chrystus nas kocha i jest miłością, ale ta miłość jest dostępna dla tych, którzy wierzą, nie dla tych, którzy się zastanawiają, nie dla tych, którzy mają inny pomysł. To jest ofensywne, kiedy mówimy, że Bóg jest miłością, jest sprawiedliwością. To jest ofensywne, kiedy mówimy, że piekło jest wyrazem miłości Boga. To jest prawda, prawda ofensywna. I tak poszedł Kościół. I teraz przed tą prawdą te bramy piekielne nie mogą się oprzeć. Potęga śmierci nie jest w stanie nas pokonać, ponieważ my idziemy, my atakujemy i to idziemy z prawdą. Z tym posłał nas Pan Jezus. Z tym posłał swoich uczniów i o tym mówił. Że jesteśmy silnym budulcem. Kamieniem, konkretnym kamieniem. Jak weźmiecie kamień, rzucicie w kogoś, to wiecie, to boli. Jak weźmiecie trochę siana, to rzucicie w kogoś, to możliwe, że nawet nie doleci. Bo wiatr gdzieś tam powieje. I nie będzie bolało. Bolałoby, gdyby to było bardzo duża belka. Tylko pewnie nie jesteście w stanie nawet podnieść, więc tak nie zrobicie krzywdy. Dlatego tak ważne jest, żeby to być też odpowiednim budulcem. Kochani, Kościół nie ma się bać szatana. Szatan został pokonany. Pokonany na krzyżu Golgoty. Więc nie ma przeciwnika takiego, którego mamy się bać, bo on został pokonany i idziemy. Co prawda tak, szatan został pokonany, ale jest. I próbuje jeszcze w tym wszystkim walczyć. I apostoł Piotr porównuje lwa, szatana do lwa, który chodzi dookoła i patrzy się. On jest wie, że jest pokonany. On wie, że wiele rzeczy nie może zrobić, bo idzie kościół. Kiedy lew atakuje stado, to on widzi, że z całego stada nie zaatakuje.
bo ucierpi po prostu na tym. On sobie wybiera, chodzi dookoła, to znaczy lwice chodzą dookoła, patrzą się, wybierają najsłabszą, żeby kogoś tam wziąć i wyhaczyć, odłączyć od tego stada. Ale odłączyć od stada można w jaki sposób? Wtedy, kiedy wejdzie grzech. Kiedy szatan tym wszystkim stara się, aby przemycić grzech. Przemycić grzech do Kościoła. I wtedy, kiedy ten grzech zostanie przemycony i kiedy zostanie zaakceptowany i nic się z tym grzechem nie robi, to rzeczywiście wtedy szatan może cokolwiek nam zrobić. Ale tylko i wyłącznie wtedy. Natomiast przecież w Kościół to jest zgromadzenie ludzi wierzących, którzy odrzucili grzech. Którzy powiedzieli grzechowi nie. A Duch Święty, który potem w nich mieszka, który ich uświęca i który pokazuje, słuchaj, to trzeba jeszcze zmienić. To jest jeszcze grzeszne. To jest, mi się nie podoba, to oni to od razu odrzucają. Dlatego są święci. Ale dzisiaj jednak zaczynamy zastanawiać się, a może nie do końca. A może igrzyska olimpijskie i ta ceremonia była fajna. W sumie napracowali się ludzie nad tym wszystkim. Przyklaśnijmy im. No może to nie było takie, wiecie, moralne, ale artystycznie popatrzmy się, ile oni siły w to włożyli. No przecież mogli zawsze siedzieć pod budką z piwem i pić. A jednak się, wiecie, poświęcili temu. To jest przyklepywanie grzechu, a nie odrzucanie go. Z grzechem się nie dyskutuje. To jest tak jak z terrorystami. Nie negocjujemy. To jest tak jak z dziećmi. Nie negocjujemy. Po prostu. Dziecko jest dzieckiem i ma słuchać rodziców. To rodzic jest za to odpowiedzialny i do pewnego stopnia, do pewnego roku życia dziecko słucha mamy i taty. I może mówić, mnie nie chcę tego, ja tego nie lubię, guzik mnie to obchodzi, masz mnie słuchać. Ale dzieci biedne takie. No i tak potem się dzieje, że to dzieci zaczynają rządzić, a to jest grzech. To jest grzech. Więc tylko przez grzech może dostać się szatan do Kościoła. Przepraszam. Kochani, jak to wygląda w praktyce? Kiedy dzisiaj, a odwiedziłem wiele kościołów, wiele społeczności, z wieloma nawiązałem kontakt, nie tyle też spotkałem się, ale nawiązałem kontakt, to niestety wiele tych społeczności ciężko jest w ogóle znaleźć. Ciężko jest w ogóle znaleźć ludzi gdzieś tam wierzących. Bo wiecie, my się tak spotykamy. My tutaj jesteśmy. Nas tam za bardzo, wiecie, nie interesuje, żeby zabłyszczeć w internecie i tak dalej. Oczywiście, że nie najważniejsze jest, żeby każda społeczność była w internecie, ale jeżeli Bóg dał nam takie narzędzie, to bierzmy i wykorzystujmy je. To nie jest tak, że ja jestem społecznością i tam się gdzieś spotykamy. Bo wiecie, przecież Bóg, jeżeli będzie chciał kogoś przysłać, to przyśle do tego kościoła. To Bóg w końcu przyprowadza. Tak czy nie? No tak. Ale Bóg przyprowadza w odpowiedzi na Ewangelię. A jeżeli ta Ewangelia nie zostanie powiedziana, przekazana, to jak? To jak Duch Święty może przekonać kogoś, jeżeli Ewangelia nie została powiedziana? A kto ma powiedzieć Ewangelię? Duch Święty? No nie. To Kościół ma powiedzieć Ewangelię. Więc wchodzi dzisiaj taki grzech do Kościoła, do społeczności. My będziemy sami. Ile razy to słyszałem, my nie jesteśmy tym zainteresowani. My tylko sami, wiesz, my tylko dla siebie się tutaj spotykamy. Wielu wierzących chce, aby mieć taką, wiecie, grupę, żeby nam nikt inny z zewnątrz nie przeszkadzał. A niech tam ci wierzący sobie tam są. My ich nie chcemy. A niech sobie tam piją. Kochani, to jest atak na Kościół. Nieraz fascynujemy się tymi słowami, że bramy piekielne nie przemogą. W ogóle myślimy, że to nas będą atakować i dlatego my jesteśmy tą fortecą, którą się nie da zdobyć. Zapominając, i to jest pierwsze kłamstwo, i to jest pierwszy atak, że to my jesteśmy tymi ofensywnymi. My jesteśmy w natarciu.
I przed nami mają inni uciekać i bać się. Kiedy czytamy o społeczności w Dziejach Apostolskich, to wielu widziało ich, ale bało się do nich przyłączyć. Bało się przyłączyć do Kościoła. Co oni tam musieli robić? No żyć świętym życiem po prostu. I mówić tak, jak jest. Że grzech jest grzechem, a świętość jest świętością. Wielu dzisiaj powie, prywatna sprawa, w co ja wierzę. Każdy może wierzyć w co chce. No pewno, że może sobie wierzyć w co chce, tylko nie mów, że jesteś chrześcijaninem, że wierzysz w Jezusa Chrystusa. Jak wiele z wewnątrz mamy ataków. Jak właśnie ten szatan chodzi, patrzy się i stara się coś tam zamętać, zamęcić, zamieszać, wiecie o co chodzi. Przychodzi i od wewnątrz zaczynamy mieć atak. Jesteśmy tak pewni, że nic nas nie przemoże, ale zeszliśmy do defensywy. Przede wszystkim złe pojęcie. Kościół jest to, użyję tego słowa może nie najlepszego, ale machina ofensywna. On idzie, ogłasza te prawdy, a inni przed tym uciekają albo to przyjmują. Albo przed tym ucieka, albo się do nas przyłącza. Nie ma innej opcji. Ale to nie jest tak, nie może być tak, że my stoimy, a inni nas atykają, a my to odbijamy albo nie. Kochani, to my mamy iść i ogłaszać. Szatan próbuje i wchodzi. Oczywiście szatan, nie zapominajmy, że on włada światem. I to, co ze świata przychodzi, to też wchodzi do kościoła, próbuje wejść. Jaki jest kolejny atak? Jak często wychodziliśmy na ulicę głosić Ewangelię? Ile razy to słyszeliśmy, a idźcie do kościoła, tam jest miejsce, mówienie o waszym Bogu. Tam macie głosić. I wiecie, wiele osób, wielu chrześcijan mówi, tu jest miejsce, nie chodźmy tam, bo to się ludziom nie podoba, bo będą się z nas śmiać, to nie przynosi korzyści, wyśmiewają nas tylko. Kochani, to jest atak od wewnątrz na Kościół. Ale to jest atak szatański, czyli to jest grzech. Bóg posłał nas z Ewangelią, aby iść i ogłaszać. Guzik mnie obchodzi, czy to się komuś podoba, czy nie. To nie jest w ogóle kwestia do dyskusji. Słuchaj, bo ta Ewangelia to jest troszeczkę taka za ostra. Ty nie możesz tak mówić o tym grzechu. Spokojnie na początku. Oczywiście, że są formy. Ja nie mówię o formie. Bo można iść do kogoś, chwycić go za barchaty i wykrzyczeć mu to. Prawdziwą Ewangelię. No, ta forma jednak chyba jest no, trochę za bardzo ktoś by pojechał. Ja nie mówię o formie, ale mówię o forma jak najbardziej. Pewne rzeczy trzeba dostosować. Widzimy, Bóg nam daje mądrość. Idziemy i rozmawiamy, zapoznajemy się. Przedstawiamy, pierw mówimy, ale z zamiarem, bo my chcemy dotrzeć w pewnym momencie z Ewangelią do tej osoby. O tym mówię. Ale żeby w tym zapoznawaniu nie przyszło tak, że zaczniemy schodzić na inne tematy i właśnie będziemy mówić o igrzyskach olimpijskich, o sporcie, o polityce i o tym wszystkim. Panie, jak jest źle na tym świecie. A za Tuska było tak, a za Kaczora było tak. I tak naprawdę te osoby nas sprowadzają do swojego poziomu i cała ta kwestia głoszenia Ewangelii zanika i nagle jest spalone, a tu już nie powiemy, straciliśmy, może następny. Oni musimy wiedzieć, z czym nas Chrystus posłał. Jeżeli jesteśmy uczniami, przede wszystkim jeżeli jesteśmy uczniami Jezusa Chrystusa, nie jest takimi, którzy sobie wiecie, wypisali na podkoszulku uczeń Jezusa Chrystusa, tylko Jezus Chrystus, tylko uczeń naprawdę Jezusa Chrystusa, który ma tą koszulkę, ale też idzie i pokazuje to, że jestem uczniem. Kochani, jest to niesamowity atak od wewnątrz. 19 werset. Wręczę ci klucze Królestwa Niebios. Cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a cokolwiek rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. Kolejny piękny werset, bardzo, bardzo niezrozumiały. Wiele osób mówi, że to Piotr dostał klucze od Kościoła i on to związuje i rozwiązuje. Ale zaraz będziemy czytać inny fragment, dwa rozdziały dalej, który pokazuje, że inni też dostali klucze do rozwiązywania i związywania. Więc tutaj z całą pewnością nie chodzi tylko o Piotra, apostoła Piotra oraz jego, powiedzmy, jakichś następców. Ale o co chodzi?
No mówiliśmy o Kościele przecież. Cały czas tu jest mowa o Kościele, więc Jezus daje nam klucze. Klucze jako całemu Kościołowi. Do czego? Oczywiście ludziom wierzącym. Do rozwiązywania i związywania. O co chodzi? Chrystus mówi o budowaniu Kościoła i głoszeniu Ewangelii. Jeżeli będziemy głosić Ewangelię, a ktoś ją przyjmie, to co? To ta osoba będzie zbawiona. Jej grzechy będą rozwiązane, a przyjęcie do nieba będzie związane. Jeżeli sobie teraz pomyślicie, no jak będą, to przecież Bóg ma prawo odpuszczać grzechy, to przypomnijcie sobie, kiedy modlicie się modlitwą i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. My nie odpuszczamy grzechów, my nie odpuszczamy win w miłości, ale nie każde, tylko te wyznane, te, za które się pokutuje. Słuchajcie, kiedy będziemy ogłaszać Ewangelię, to są te klucze. Ktoś to przyjmie, jest związany w niebie. Ale ktoś, kto tego nie przyjmie, no niestety nie będzie związany w niebie. I temu, komu nie ogłosimy, to jego grzechy nie będą rozwiązane, a on sam związany w niebie nie będzie. To jest proste. To są te klucze, które Bóg nam daje, które daje Kościołowi. My jesteśmy narzędziami do głoszenia. Jeszcze raz przypomnę, my jesteśmy narzędziami do głoszenia Ewangelii, nie Duch Święty. Duch Święty jest od przekonywania. My mówimy prawdziwą Ewangelię, a resztą zajmuje się już Duch Święty. Ale jeżeli my nie powiemy, to Duch Święty nie zadziała. Ja wiem, wyślę kogoś innego i tak dalej. Nie kombinujmy, bo może wyślę, a może nie wyślę. A może to ty zdasz z tego sprawę, że nie powiedziałeś wystawionemu na tacy bliźniemu tej Ewangelii. Kochani, my jako Kościół, mając te klucze związywania i rozwiązywania, tak jak Jezus powiedział, mamy iść i nauczać wszystkiego, co nauczał Jezus Chrystus. To jest kolejny ważny obowiązek i ważna odpowiedzialność Kościoła. I teraz przewróćmy sobie to do tego 18 rozdziału Ewangelii Mateusza, 15 i 18 werset. Od 15 do 18. Jeśli twój brat zgrzeszy przeciwko tobie, idź uświadom mu to w osobistej rozmowie. Jeśli cię posłucha, pozyskałeś swojego brata. Jeśli jednak nie posłucha, udaj się do niego ponownie, tym razem z jeszcze jedną lub dwiema osobami, aby każda sprawa opierała się na zeznaniach dwóch lub trzech świadków. Jeśli w tym przypadku nie posłucha, przedstaw sprawę wspólnocie Kościoła, a jeśli Kościoła nie posłucha, niech będzie dla ciebie jak poganin i celnik. Zapewniam was, cokolwiek zwiążecie na ziemi, będzie związane w niebie i cokolwiek rozwiążecie na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. Kto? Wy. Ten Kościół. To wy. Kościół. Ludzie wierzący. Nie instytucja, nie tylko duchowieństwo. Oczywiście Kościół jest w pewnych kwestii instytucją, jest zarejestrowany, ma pewne obowiązki, ale to nie o tym mówimy. Mówimy o tych, którzy są w Kościele, tych wierzących. I pastor, i starsi, i członkowie zboru, zborownicy. To jest Kościół i oni wszyscy mają tą moc związywania i rozwiązywania. Kochani, Kościół ma dbać o fundament, o czystość Słowa Bożego. To jest bardzo, bardzo ważne. Jeżeli widzimy grzech w Kościele, to my musimy interweniować. Natychmiast interweniować. Pamiętacie, jak przed chwilą mówiłem o tym szatanie, który jak lew chodzi, aby właśnie coś tam zrobić? On może wyrwać kogoś albo mnie tylko i wyłącznie poprzez grzech. Jeżeli Kościół nie zadziała przeciwko grzechowi, to wszyscy zostaniemy zakażeni tym grzechem. Wszyscy. Czy my sobie zdajemy z tego w ogóle sprawę? Myślę, że zupełnie nie. Zupełnie sobie nie zdajemy z tego sprawy, że odrobina kwasu, jak nieraz mówił Pan Jezus, cały zaczyn zakwasza. I to jest kolejny atak, atak kłamstwa na Kościół, który ten lew z boku gdzieś tam podsyła po to, aby zafałszować. Kościół składa się z wielu członków. W Kościele są osoby, które się dopiero co nawróciły, tak zwane dzieci niemowlęta, które dopiero poznają.
oraz ci, którzy już są jakiś czas w wierze. Są starsi, którzy muszą spełnić odpowiednie wymagania, którzy pokazują, zaświadczają swoim życiem o tym, że są wierzący. Oni tworzą cały Kościół, oni tworzą ten zaczyn. I wyraźnie wiele razy Pan Jezus mówi, a potem powtarzają to apostołowie, apostoł Paweł na przykład w pierwszym liście do Koryntian, 5 rozdział, odrobina kwasu cały zaczyn zakwasza. Ten kwas to jest grzech. Jeżeli jest grzech w Kościele i nic się z tym grzechem nie robi, to mur beton, cały zbór idzie na potępienie. I wiem, że to jest dla niektórych wielkie zaskoczenie. Przesadzasz. No ja nie. Ja jestem wierzący. Ja wiem. Ja widzę ten grzech i on mnie na pewno nie zwiedzie. Ja nie mam takiego problemu. Ja nie mówię też o grzechu, który został rozpoznany i coś się z nim robi, tak? Ale o grzechu, który jest widoczny, a jest wiele widocznych grzechów. Jakie? Używki. Ile jest używek? Ile nałogów? Ile zdrad? Ile związków partnerskich? Ja nie mówię nawet homoseksualnych, o tym nie chcę nawet wspominać. Ale związków partnerskich. Ile kłamstwa, ile plotki. My to wszystko widzimy. Nie, ja nie plotkuję, to tamci plotkują. Jeżeli to nie zostanie wyciągnięte na światło dzienne, tak jak to nas Słowo Boże mówi, pierw idź, powiedz, że widzisz. Nie słucha, weź kogoś drugiego. To jest nasz obowiązek. Nie wiem, czy sobie zdajemy sprawę, co to znaczy słowo obowiązek. Obowiązek to jest coś, co my musimy zrobić. Nie co może zrobimy, nam się chce, nie chce, tamten zrobi. Musimy to zrobić. Dlaczego? Bo my mamy, odpowiadamy za kwestię związywania i rozwiązywania. Ileż to osób jest, ja jestem wierzący i ja jestem w takim zborze, wiem, tam jest grzech, ten jest taki, pastor jest taki, źle głosi to wszystko, ale ja tam jestem w ogóle. Zginąłeś już. Bracie, siostro, zginąłeś. Jeżeli ty w tym trwasz, to zginąłeś. Nie, ja wiem, że to tak jest. Nie, właśnie mówisz, że Słowo Boże kłamie, że Chrystus kłamie. Jeżeli cały zaczyn, to znaczy, że cały. Nie starajmy się być mądrzejsi od Słowa Bożego. Od tego, co Chrystus przygotował. Od tego, co Chrystus, z czym Chrystus posłał swój Kościół. Jeżeli my nie zadziałamy jako Kościół, to my związujemy pewne sprawy. Tu na ziemi już. Tu na ziemi już się okaże. Nie trzeba będzie nawet tego Trybunału Chrystusowego, żeby wiedzieć, że ci tak zwani wierzący nie ujrzą Królestwa Bożego. Ujrzą Jezusa na sądzie i zostaną potępieni. Już tu na ziemi. To jest proste i oczywiste. Jeżeli ktoś myśli, że po drodze tak może się zmieni, a Jezus jednak okaże łaskę, to jeżeli tak by miało być, to ja to wyrzucam i mówię, see you. Ja nie idę do takiego nieba. Nie chcę mieć nic wspólnego z takim Jezusem, który zmienia zdanie, wiecie, na ostatniej prostej. Nie chcę mieć. Tak to się dzieje tutaj na ziemi. W niebie tak na pewno nie będzie. Kochani, są ataki na Kościół. Niestety są ataki na Kościół przez takie właśnie kłamliwe podstępy szatana. Co z tego, że ty jesteś wierzący? Co z tego, jeżeli widzisz grzech, to twoim obowiązkiem jest iść i coś z tym zrobić. Zwracać uwagę. Iść do brata, siostry i zwrócić uwagę. Może nie masz takiej jeszcze pewności. Ja rozumiem, bardzo często jest właśnie tak, że młodzi wie, że pewne rzeczy dostrzegają. Bo jeszcze widzą to tak jak dzieci, prosto. Bo tak na to trzeba patrzeć, prosto. Na grzech prosto, a nie kombinować. Nie, że Jezus kocha wszystkich i wiecie, dzisiaj mamy nabożeństwa dla homoseksualistów. Nabożeństwa dla LGBT. Jeżeli ty trwasz w grzechu homoseksualizmu, to ty zapomnij, że ty jesteś jakikolwiek chrześcijaninem. Że ty kochasz Jezusa Chrystusa, a Jezus kocha ciebie. Może się kochacie, ale na pewno nie na podstawie tego, co mówi Pismo Święte. Przypomnę, że kochać Jezusa Chrystusa to jest wykonywać wszystkie Jego przekazania. Tak się objawia miłość Jezusa Chrystusa. Więc jeżeli nie walczymy z grzechem, nie zwracamy uwagi na grzech, to nie kochamy Jezusa Chrystusa. Czy mamy tego świadomość? Samych siebie okłamujemy. Nie kochamy Jezusa Chrystusa. To jest, kochani, wielki obowiązek i tak atakuje szatan, aby pokazać, nie, Kościół, miłością jesteś.
Jana, 20 rozdział. Ewangelia Jana, 20 rozdział, 19-23. Na sam koniec to Pan Jezus mówi. Nastał już wieczór tego właśnie dnia, pierwszego po szabacie. Uczniowie zeszli się razem, lecz obawie przed Żydami zareglowali drzwi. I wtedy zjawił się Jezus. Stanął pośród nich i powiedział: pokój wam. Po tych słowach pokazał im ręce i bok. Uczniowie ucieszyli się, że zobaczyli Pana. A Jezus znów im powiedział: pokój wam. Jak mnie posłał Ojciec, tak i ja was posyłam. Następnie tchnął na nich i powiedział: przyjmijcie Ducha Świętego. Grzechy tych, którym je przebaczacie, są im przebaczone, a tych, którym je zatrzymacie, są zatrzymane. Tu znowu, popatrzcie się. Jednak my mamy jakieś kwestie odnośnie odpuszczania grzechów, zatrzymywania i tak dalej. To nie jest tak, że tylko ach, Bóg mi wybaczy. My też tutaj jesteśmy po coś. Po to, aby wziąć i objawiać ten grzech, walczyć z grzechem i eliminować grzech. Bo jeżeli my tutaj na ziemi nic nie zadziałamy, to potem się to, słuchajcie, to jest w niebie. Jeżeli zatrzymamy, co to znaczy zatrzymamy ten grzech? Znaczy nie będziemy o nim mówić, zgodzimy się na niego. To będą im zatrzymane. Nie będą im odpuszczone. A co ty opowiadasz? Przecież ofiara Chrystusa jest dostępna dla wszystkich. Dla tych, którzy wierzą, a wierzą, to znaczy się pokutowali, odstąpili od grzechu, przeprosili, okazywali skruchę. To mi się akurat podoba w kościele rzymskokatolickim. Co prawda jest ta spowiedź, ale przygotowanie do spowiedzi, żeby przyjść do spowiedzi, to co? Trzeba żałować za grzechy i okazać skruchę. To jest prawda. Jak wiele osób idzie i wyspowiada się, a potem robi dalej to samo. Tam nie było skruchy, tam nie było żałowania. Żadnego. Jeżeli ty dalej robisz to samo, to nie było. I oczywiście widzimy, że ludzie idą do spowiedzi, spowiadają się, tylko zapominają o skrusze, o żałowaniu za grzechy. A to jest mówione. W kościele katolickim bardzo często, w kościele protestanckim niestety tak często nie jest. Niestety. Ale to jest prawda i nas obowiązuje. Więc jeżeli ktoś sobie zatrzyma ten grzech, to będzie mu zatrzymany i w niebie. Bo nie wejdziesz z tym grzechem do nieba. No nie ma szans. Po prostu nie ma szans na to, żeby wejść z grzechem. Kochani, no ale jak zwrócić uwagę? Jakim prawem? Jakim prawem mnie osądzasz? No prawem Bożym. Kochani, musimy zacząć czytać Słowo Boże, wierzyć, co tu jest napisane i go zacząć stosować. Bo to, że ja wiem, co jest prawdą i zatrzymam ją dla siebie, a nie podzielę się tą prawdą, to cóż to jest? To nie jest to, z czym nas Jezus Chrystus posłał. Pismo Święte naprawdę wyraźnie mówi o wielu grzechach, nazywa je te uczynki grzechów po imieniu. Ale dzisiaj Kościół chce wmówić ludziom, że Jezus kocha wszystkich. Kocha ich takim, jakim jesteście. Kocha grzeszników. Jezus nie kocha grzeszników. Musimy sobie to uświadomić, że grzesznik to jest ten, kto grzeszy. Ten, kto grzeszy, nie jest kochany przez Jezusa Chrystusa, bo Jezus nie kocha grzechu. Nienawidzi grzechu. To jest więcej niż nie kocha. On go nienawidzi po prostu. A zbawiony grzesznik? Zbawiony grzesznik to jest ten, który musi odrzucić grzech. Nie ma czegoś jak zbawiony grzesznik, bo grzesznik to jest ten, co cały czas trwa w grzechu, a ten, kto się pozbył grzechu, jest święty. I o tym musimy też pamiętać. Jakim prawem mamy osądzać kogoś? Możemy właśnie prawem Bożym. Pamiętajmy, że osąd to nie jest potępienie. Ja osądzam, ja oceniam, ja widzę, co robisz i to jest złe. Ja ci mówię. Jeżeli nie zmienisz tego, to Jezus cię potępi. Ja ci o tym już mówię teraz. Ja wiem, co Jezus z tym zrobi. Dlaczego wiem? Kto może wiedzieć? No ja wiem, ponieważ przeczytałem Słowo Boże, tu jest wszystko opisane. Dzisiaj mamy myśl taką: nie kradnie, nie zabija, nie cudzołoży. Czyli okej. Ale przecież Biblia mówi o wielu, wielu innych. Przede wszystkim o plotkach, o zaniedbaniach. Kojarzycie taki fajny grzech. Znaczy fajny, nie fajny. No jak dużo jest grzechów fajnych.
Kto umie dobrze czynić, a nie czyni, ten grzeszy. Nie mówi się jakoś o tym grzechu. Ile osób potrafi coś zrobić, coś dobrze zrobić, a jednak tego nie robi. Czy macie pojęcie, że grzeszycie wtedy? A nie opuszczajcie wspólnych zgromadzeń. Nie tylko ten, kto chodzi w niedzielę do kościoła, ale są inne wspólne zgromadzenia kościoła. Ale człowiek, który nie chodzi do kościoła, naprawdę, nie kombinujmy. Nie kombinujmy, że to nie jest grzech i ten człowiek nie trwa w grzechu. No nie da się. Po prostu się nie da. To jest atak, bo nie mogę, bo za daleko. Bo wiecie, tam nie ma prawdziwie wierzących. No nie, nigdzie nie ma prawdziwie wierzących, tylko ja jestem prawdziwie wierzący. Ten, który siedzi sam, ten, który nie chodzi do kościoła, to jest ten prawdziwie wierzący. Tak? A inni to są wszyscy tacy, wiecie, no, zafałszowani heretycy. Kolejna sprawa, którą podchodzi szatan zbory, gdzie wprowadza ten grzech, ten atak, autorytet w kościele. Podporządkowanie się autorytetowi. Jaki jest dzisiaj wielki atak na Kościół. Wszyscy jesteśmy równi. Ile ja mam tutaj w tych komentarzach? A tam nie są równi. No pewno, że nie są równi. Nie jesteśmy równi. Bóg dał autorytety. Dał autorytety Słowa Bożego, a z tego autorytetu Słowa Bożego wynikają inne autorytety. I znowu, no niestety, głupie gadanie. Ja jestem podporządkowany Słowu Bożemu, Jezusowi, ale nie Tobie. Bo Ty jesteś tylko pastorem. A gdzie masz pastorów? A gdzie masz księży na przykład? Znajdźcie mi słowo ksiądz w Biblii. No nie ma. No znowu, nie ma. Autorytety. Dzisiaj wszyscy jesteśmy równi. Tak by chciał Kościół. No niestety, zgadza się. Ciężko jest dzisiaj o autorytet w Kościele. Bo Biblia wyraźnie mówi o wymaganiach na starszych. Ile osób spełnia te wymogi na starszych? No niestety niewiele. Idziemy dalej. Dzieje apostolskie. Zobaczmy, co pierwszy Kościół z tym robi. My, którzy budujemy Kościół. Dzieje apostolskie, 6 rozdział od 1 do 7. W tym czasie, gdy liczba uczniów rosła, heleniści zaczęli zarzucać Hebrajczykom, że przy codziennej posłudze lekceważą ich wdowy. Wówczas 12 zwołało pozostałych uczniów i wystąpiło z taką propozycją. Byłoby rzeczą niepożądaną, gdybyśmy zaniedbali słowo Boga, a zajęli się usługiwaniem przy stołach. Dlatego znajdźcie sobie braci 7 mężczyzn cieszących się powszechnym uznaniem, pełnych ducha i mądrości, którym moglibyśmy zlecić ten obowiązek, a sami poświęcić się modlitwie oraz głoszeniu słowa. No w ogóle. Pojechali. Czyli inni mają na was robić, a wy będziecie sobie tam rozważać Słowo Boże. Ale co oni jeszcze powiedzieli? Idźcie i znajdźcie ludzi pełnych wiary i Ducha Świętego. A co ty mi będziesz mówił? Czy ja mam Ducha Świętego, czy nie? To Bóg wie tylko, czy mam Ducha Świętego, czy nie. To Bóg zna moje serce, a nie ty. Jakim prawem? No nie wiem, jakim prawem, ale tak powiedzieli apostołowie do innych ludzi. A ci ludzie, jak dalej czytamy, rada ta spodobała się całemu zgromadzeniu. To jest w ogóle następny fenomen. Powiedz coś w kościele, żeby się spodobało całemu zgromadzeniu. Nigdy się tak nie stanie. No dzisiaj się w kościele tak nie stanie. Będziesz miał dwóch w kościele i powiesz coś, tak, zawsze któremu się coś nie spodoba. O 5, 6 czy tam 30 to już nie wspomnę. A oni jednak wszystkim się spodobało. Wybrali zatem Szczepana, człowieka. Kto wybrał? To zgromadzenie. Słuchajcie, to zgromadzenie oceniło, że Szczepan jest człowiekiem pełen wiary i Ducha Świętego. Filip, Prochanor, Nikanor, Tymon, Parmenes i Mikołaj, prozelita z Antiochii. Tych przedstawili apostołom, którzy pomodlili się o nich i włożyli na nich ręce. W ten sposób Słowo Boże krzewiło się. Liczba uczniów w Jerozolimie niezmiernie rosła. Liczna też rzesza kapłanów dawała posłuch wierze. Kochani, wybrali ludzi pełnych Ducha Świętego. To jest w ogóle i wiary. To jest w ogóle podstawa.
W Kościele są ludzie, którzy są pełni Ducha Świętego. I nie bójmy się mówić, kto ma Ducha Świętego, a kto nie ma. Jakim prawem? No po owocach poznajemy. Po owocu Ducha Świętego. Przestańmy się bać. Ty nie widzisz mojego serca. Całe szczęście, że nie widzę, ale widzę twoje uczynki, które są zaprzeczeniem Ducha Świętego, działalności Ducha Świętego. Jeżeli ciebie nie ma w Kościele, jeżeli ty plotkujesz, jeżeli ty przeklinasz, jeżeli ty spiskujesz, jeżeli ty wybierasz, co chcesz, jeżeli ty nie słuchasz pastora, to ty nie masz Ducha Świętego. O, pastorze, pycha i tak dalej. Oczywiście powiedziałem, że jest wiele, wiele takich osób, które nie spełniają tego i rzeczywiście ciężko ich słuchać. Ale zacznijmy widzieć, rozpoznawać. Ale żeby to widzieć, rozpoznawać, musimy być ze sobą, spotykać się cały czas, rozmawiać. I wtedy będziemy widzieć, kto ma Ducha Świętego, a kto tylko udaje. W Kościele zawsze wychodzi to, kto udaje, że ma Ducha Świętego. Prędzej czy później wychodzi. Kościół jest posłany z misją ofensywną. Ogłasza prawdę, którą zostawił Jezus Chrystus. A szatan z boku, ten kłamca, ten ojciec kłamca próbuje zaatakować i dać. Nie oceniaj. Nie możesz patrzeć na serce. Ale patrzę na ręce. Jeżeli ręce kradną, a usta kłamią, to wiem, że serce, bo to z serca wyszło, tak mówi Słowo Boże, jest nieczyste i nie ma Ducha Świętego. Tylko Kościół, który trwa na Słowie Bożym, naprawdę może się ostać. W Kościele pojawiają się problemy, ale Kościół rozwiązuje te problemy wraz z Duchem Świętym. Jeżeli nie ma Kościoła Ducha Świętego, to problemów na pewno nie rozwiąże. Dalej czytamy. Dzieje Apostolskie, 15 rozdział. Też fenomenalny fragment od 22 do 28. Wtedy apostołowie oraz starsi wraz z całym zgromadzeniem postanowili posłać do Antiochii razem z Pawłem i Barnabą wybranych spośród siebie ludzi. Byli nimi Juda, zwany Barsabasem, i Sylas. Należeli oni wśród braci do przywódców. Za ich pośrednictwem przekazali na piśmie apostołowie i starsi bracia. Do braci pochodzących z pogan w Antiochii, w Syrii i w Cylicji: witajcie. Dowiedzieliśmy się, że dotarli do was pewni ludzie wywodzący się z naszego środowiska. Bez naszego upoważnienia zaniepokoili was oni swoimi wypowiedzeniami i wzbudzili w waszych duszach obawy. Dlatego rozważyliśmy tę sprawę. Doszliśmy do jednomyślności i uznaliśmy za słuszne posłać do was wybrane osoby wraz z naszym ukochanym Barnabą i Pawłem, ludźmi, którzy poświęcili swoje życie dla imienia naszego Pana Jezusa Chrystusa. Posyłamy zatem Judę i Sylasa, oni wam ustnie przekażą to samo. Uznaliśmy bowiem za słuszne, Duch Święty i my, nie nakładać na was żadnego innego ciężaru oprócz tych rzeczy koniecznych. No i dalej jest tam wymienione. Słuchajcie, w tym fragmencie dowiadujemy się, że mamy przede wszystkim, którzy są przywódcami. Czyli mamy jakichś przywódców. Apostołowie i starsi wysłali przywódców. Co więcej, przyznają, że wyszli ludzie z ich środowiska, ale nie mieli ich upoważnienia. To co ty mi będziesz mówił, co ja mam mówić, a co nie? No najwidoczniej tak to działało w pierwszym kościele. Że była mowa i można było powiedzieć tą mowę, którą mówili apostołowie. Na tym polegała nauka apostolska. Tą, którą mówili przywódcy, dlatego tych przywódców posłano. Ale mnie Duch Święty prowadzi. Przecież. No popatrzcie się. I teraz był problem w kościołach Galacji. Spotkał się z nim apostoł Paweł i apostoł Paweł poszedł do Jerozolimy po to, aby rozwiązać problem. Jak myślicie, czy apostoł Paweł w tamtym czasie miał Ducha Świętego, czy nie? Bo jeżeli miał Ducha Świętego, to czemu sam nie wziął i nie zaczął rozwiązywać i nie powiedział, co mają robić? Dlatego, że są autorytety w Kościele, jest porządek w Kościele i on cię zwrócił tam, gdzie należy, aby wziąć i rozwiązać. Ale słuchajcie, on się zwrócił
O Duchu Święty tego, pokaż mi to wszystko. Nie, on się zwrócił do Kościoła. Dlaczego? Bo Kościół dostał klucze do rozwiązywania i związywania pewnych spraw. Do zatrzymywania grzechów i odpuszczania grzechów. Czyli ogłasza prawdy, które są oczywiście w Piśmie Świętym zawarte. Dba, stoi na straży tych prawd. To Kościół ma klucze rozwiązywania problemów, a Duch Święty działa z Kościołem, a nie z poszczególnym człowiekiem. No bo kto oceni tego człowieka, czy ma Ducha Świętego? Ale ja mam Ducha Świętego, zostałem tam, wiecie, napełniony ten. A sam jesteś. No to jak kto to sprawdził? Nie da się. To możesz oczywiście przyjść, powiedzieć tak, ale to ktoś musi zobaczyć, sprawdzić. No ale jak zobaczysz moje serce? Zobaczę, co wypływa z serca. To zobaczę. Ty sam nie sprawdzisz tego. Kościół ma dzisiaj problemy, wiele problemów. Został zaatakowany naprawdę przez podstępnego szatana, ale też przez nasze egoistyczne nastawienie. Pamiętajmy, że my też mamy kosę z szatanem. Człowiek ma kosę z szatanem. Nie lubi się, też chce zaistnieć. Czasami szatan nie musi nic zrobić. My sami już z naszym nastawieniem, z pychą, brakiem poddaniu się autorytetowi, a najbardziej autorytetowi Słowa Bożego oczywiście. Kochani, jako Kościół, ten nowo budowany, ten zbór lokalny, ten malutki Kościół, dostaliśmy ogromną władzę, ale też ogromną odpowiedzialność i ogromne obowiązki. Jeżeli będziemy trzymać się Słowa Bożego, to zwiążemy wiele spraw w niebie. Jeśli nie, wiele spraw będzie rozwiązanych. Kochani, czy zdajecie sobie sprawę, czy macie takie poczucie, że jesteśmy odpowiedzialni za życie innych ludzi, za życie zboru, nie tylko naszego. Dlaczego nie tylko naszego? Bo idziemy jako światłość i przykład dla innych. Jeżeli będziemy się chować tak jak inni, no to zginiemy tak jak inni. A jeżeli wyjdziemy, to może inni też zobaczą, to dostrzegą, że ogłasza się prawdę Słowa Bożego. Że idziemy z misją ofensywną, to przed nami uciekamy o ją, a nie my się chowamy po kątach. Nie w jakichś norach. Nas widać. Oczywiście dobrze, żeby było widać z dobrym nastawieniem, z dobrymi uczynkami. Bo jesteśmy do tych uczynków powołani. Nie zapominajmy w ogóle o tych uczynkach. Bóg zbawił nas z łaski przez wiarę i w tych Efezjan 8:9 jest 10 jeszcze werset i powołał nas do dobrych uczynków, które mają wypływać z naszego serca. Wtedy widzimy, masz Ducha Świętego, nie masz. Kochani, mało czasu jest. Widzimy, co się dzieje. Widzimy, co się dzieje na świecie, że te wszystkie rzeczy, które są opisane w Biblii. Ja wiem, że znowu kto powie, kto wie, nikt nie wie, jak jest, kiedy jest koniec świata. Nikt nie wie, ale Bóg dał wskazówki pokazujące, kiedy się zbliży, a jest bardzo blisko. Wyraźnie jest tutaj wiele rzeczy napisanych. Wyraźnie było napisane o Mesjaszu, kiedy przyjdzie, i wyraźnie jest, kiedy będzie koniec świata. Chociaż nie ma dnia i godziny. To wszystko widzimy. Jest mało czasu. Idziemy i ogłaszajmy. Nie bójmy się mówić, ty nie masz Ducha Świętego, więc nie będziemy z tobą gadać. To wszystko jesteśmy w stanie rozpoznać. Bóg nam dał do tego narzędzia. Nie dajmy się zaatakować przez kłamstwa szatana. Oczyszczajmy Kościół przede wszystkim. Jeszcze raz powtórzę, bo to mnie strasznie boli. A widzę, tyle dostaję informacji, telefonów, rozmów, jak to u kogoś jest w kościele źle, a on tam siedzi. Zwracasz uwagę? No nie zwracasz uwagi. Ale jego to nie dotyczy. To już jest kłamstwo. Zostałeś zaatakowany i poległeś. Ale Kościoła nie można. Kościoła, który stoi na Słowie Bożym, tak, nie zostanie pokonany. Będzie szedł i nic się przed nim nie ostoi. No nie dajmy się zaatakować, a jesteśmy atakowani. Kochani, jesteśmy nowym kościołem, nowym zborem, o to mi chodzi, zborem lokalnym. To ma być zbór, który stoi na słowie, na prawdzie Słowa Bożego. Z naszego serca wylewa się Duch Święty.
I to widać. To nie jest pycha, kiedy mówimy, ja poświęciłem życie dla Chrystusa. Czytamy, że tak właśnie ocenili Barnabę i Pawła, apostołowie. Ludzie, którzy poświęcili swoje życie dla Chrystusa. A ja poświęciłem życie dla Chrystusa. Jak poświęciłeś? Tak jak Barnaba i ten? I Paweł? No nie tak. Zostawiłeś wszystko, żeby iść za Chrystusem? To jest przecież ten wskaźnik między innymi. Zacznijmy patrzeć i słuchać, kto ma prawdę tego Słowa Bożego. Bóg wszystko zostawił nam w tym Piśmie Świętym, ale nie dajmy się zjeść kłamstwom, które są z boku gdzieś podchodzą. Kochani, jest atak na Kościół, ale pamiętajcie, że to my atakujemy. My idziemy z tą ofensywną wiadomością. Amen.